wyjeżdżam rano z Nowego Sącza i po 50 minutach dojeżdżam do miejscowości Jurków. Miejscowość ta leży u styku trzech wielkich masywów: Mogielicy, Chłopienia i Ćwidna. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1364 roku. Najcenniejszym zabytkiem wsi jest drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Idę niebieskim szlakiem, polną drogą, która co chwilę zamienia się w błotnisty wąwóz z potokiem. Po chwili dochodzę do lasu i od tego miejsca droga pnie się ostro w górę ponad 400 metrów. Droga, gdzie niegdzie zamienia się w wąwóz z wypłukanym przez wodę skalistym podłożem. Po dość długim podejściu przez las dochodzę do tak zwanej pańskiej drogi. Obiega ona masyw Ćwilina od wschodniej i północnej strony. Tu oznaczenia szlaku lekko się gubią. Po długim przejściu grzbietem dochodzę do strąbszego podejścia kamienistym wąwozem. Po przejściu tego odcinka wychodzę na wierzchołek Ćwilina. Jest to drugi najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego. Według miejscowych tradycji Ćwilin to bliźniak sąsiedniej Śnieżnicy, skąd również może pochodzić jego nazwa, niemiecki Zwilinę. Oznacza ona właśnie bliźniaki. Miała być ona nadana przez niemieckich osadników z tym barku. Na Polanie Michurowej, zwaną również Halą Ćwilin, która otacza cały wierzchołek Ćwilina, niegdyś był prowadzony wypas. Obecnie polana zarasta. Rozpościera się stąd jeden z piękniejszych beskidzkich widoków na Tatry. Poza tym można zobaczyć stąd również Beskid Sądecki, Pieniny, Gorce, m.in. Turbacz i inne szczyty Beskidu Wyspowego, w tym Mogielice, Beskid Żywiecki z królową Beskidów Babią Górą, a przy dobrej pogodzie nawet małą Fatrę z Wielkim Rozsudcem i Wielkim Krywaniem. 15 lipca 1927 roku w wyniku długotrwałych i intensywnych opadów deszczu na wylesionym północno-wschodnim stoku osunął się potężny fragment zbocza. Po osuwisku tym do dzisiaj pozostały gołe skały. Pod Ćwilinem znajdziemy ołtarz wybudowany tutaj z inicjatywy okolicznych mieszkańców z okazji drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa.
Po krótkiej przerwie na jedzenie i podziwianie widoków, ruszam w dół dalej niebieskim szlakiem w stronę przełęczy Gruszowiec. Ze Ćwilinem związana jest pewna legenda. Opowiada ona o wielkiej przepaści, do której rzucił się młodzieniec z rozpaczy spowodowanej zawodem miłosnym. Od tego czasu słychać było w tym miejscu jęki i zgrzytanie zębami. Pewnego razu dziewczyna, która go zdradziła, zbierając jagody w lesie, znalazła się przypadkowo nad tą głębią i zobaczyła go. Miał zjeżone włosy, a z ust buchał mu płomień. Przestraszona zaczęła uciekać, upiór jednak ją dogonił i wciągnął w przepaść. Od tego czasu przerażające odgłosy ucichły, a otwór przepaści zamknął się. Z początku zejście jest łagodne, a ścieżka wiedzie wzdłuż krzaków borówek. Po chwili jednak wchodzę las, a ścieżka gwałtownie robi się strąsza. Mijam pańską drogę. Po drodze napotykam na miłą niespodziankę. Na drzewie siedzą trzy wiewiórki. Wchodzę na przełęcz Gruszowiec. Jest to duże obniżenie pomiędzy Ćwilinem i Śnieżnicą. Z przełęczy rozpościera się widok na Luboń Wielki. Rejon Gruszowca podczas II wojny światowej był terenem zasadzek partyzantów Armii Krajowej na niemieckie samochody i transporty. W efekcie Niemcy wycięli szerokie bezleśne pasy przy drodze. Jednak nie ograniczyło to działań partyzantów. 1 września 1944 roku hitlerowcy urządzili odwet. Zamordowali 36 mieszkańców okolicznych wiosek i spalili domy. Aby uczcić poległych, w 1968 roku w pobliżu przełęczy ustawiono obelisk z listą nazwisk. Początkowy fragment podejścia wiedzie po asfaltowej drodze, która już po chwili zamienia się w gruntową, stromą drogę prowadzącą przez las. Po przejściu tego odcinka dochodzę do odejścia zielonego szlaku, którym będę się wracać i wybieram nieco strąbszy niebieski, który wyprowadzi mnie na sam wierzchołek. Podejście jest krótkie i wiedzie to wąwozem, to leśną drogą. Nie zobaczymy stąd żadnych widoków. Dochodzę do miejsca, gdzie łączy się ze mną szlak zielony, a następnie czarny i wychodzę na całkowicie pozbawiony widoków szczyt Śnieżnicy. Znajdziemy na nim drewniany krzyż i punkt pomiarowy. Nazwa Śnieżnica pochodzi prawdopodobnie od znajdującego się na jej północnym stoku zagłębienia, w którym najdłużej na tej wysokości zalega śnieg.
Dawniej była nazywana również Śnieżną Górą. Najstarsza wzmianka o szczycie pochodzi z 1254 roku. Przez okolicznych mieszkańców nazywana jest też Widlatą Górą ze względu na trzy prawie równe wierzchołki. Poniżej szczytu znajduje się również stroma polana widokowa, która przystosowana jest do skoków na paralotni. Widać stąd m.in. Ciecień. Polana znajduje się całkowicie w cieniu, więc wracam z powrotem na wierzchołek. Pod szczytem znajduje się mała jaskinia, zwana Piwnicą, z którą związana jest legenda mówiąca o tunelu, który łączy ją z górą Grodzisko. Po chwili zaczynam zejście niebiesko-zielonym szlakiem w stronę wyciągu krzesełkowego. Po dotarciu do stacji ruszam zielonym szlakiem na Przełęcz Gruszowiec. Zejście jest łagodne. Po chwili dochodzę do ośrodka rekolekcyjno-rekreacyjnego pod Śnieżnicą. Został wybudowany w 1928 roku. Pełni on również funkcję schroniska. Znajdziemy tu także górską kaplicę. Ruszam dalej leśną drogą i dochodzę z powrotem do niebieskiego szlaku. Schodzę na Przełęcz Gruszowiec. Cała trasa z przerwami zajęła mi około 4 godziny i przeszłem ponad 11 km. Wszystkie przydatne linki i informacje zostawiam w opisie.